hop, dobra? Tylko nie musisz tak daleko robić, dobra? Ja się trochę bliżej, żebyś nie tracił równowagi. Raz i powrót. Dwa. Przygotowania będą dobre. Tak, trenerze? Oczywiście, że tak. A gdzie pierwszy? Przygotowania będą dobre, tylko zawodnicy nie tacy. Tylko tory były złe. Ogólnie żałujemy, że tu jesteśmy. Uwierz mi, też miałbym lepsze rzeczy do roboty dzisiaj. A muszę cię oglądać i to jeszcze na takim zbliżeniu. A ja ci nie każę zooma włączyć, stary, bo ja wiem, co tam z twarzą moją się dzieje wtedy. Czemu nosisz piłki? Ty nie ma młodszych? Niestety, takie dziadostwo jest w tym... W Bielsku takie jest dziadostwo właśnie, że młodzi nie znają swojego miejsca. Trzeba zaprowadzić porządek do trenera od razu i lecimy z tematem. Nie, że w wojsku nie byli, no. Niestety. Słyszałem, że z Jasiem udało wam się ostatnio dostać na trening reprezentacji Polski. Tak, widziałem zdjęcia. Jaka to była przygoda? Jak do tego doszło? Znaczy to były w sumie 2 lata starań, żeby tam się w ogóle dostać. To było największe marzenie. Najpierw spotkać się z samym Robertem Lewandowskim. Później po przemyśleniach chciał jednak zobaczyć całą kadrę, bo z bycia napastnikiem zmieniło mu się na to, żeby zostać bramkarzem. Co bardzo fajnie się udało, bo udało się wziąć autografy i chwilkę porozmawiać z Łukaszem Skorupskim i właśnie z Wojciechem Szczęsnym. Fajnie było. Z kim masz zdjęcie z piłkarzy? Lewandowski, Glik, Szczęsny, Skorupski dał tylko autograf, ten Góralski, Michniewicz to trener. No. No i jeszcze już dalej nie pamiętam. I który był taki najbardziej w porze? Szczęsny. I po 2 latach, jak właśnie skończyła się ta cała pandemia, udało nam się dostać na tego typu trening. Jeszcze wcześniej Janek był w eskorcie dziecięcej na meczu Polska-Walia. Przeżycie niesamowite. Sam fakt zobaczenia, że tak powiem, najlepszych fachowców, można powiedzieć, jednych z najlepszych fachowców w Europie, jak pracują, jak się przygotowują dzień przed meczem, co do centymetra, ustawienie, podanie, niesamowita sprawa, to jest to przede wszystkim, no a potem no właśnie sam fakt przybicia piątki, zrobienia sobie zdjęcia z takimi gwiazdami, super sprawa, niesamowita motywacja. I z taką pasją pan o tym opowiadał, że jestem, teraz się zastanawiam, czy to Jasiowi się bardziej podobało, czy panu? Szczerze mówiąc, chyba każde zdjęcie musiałem robić po 3 razy, żeby uspokoić rękę, żeby mi się nie trzęsła. Naprawdę tak, żeśmy oboje to bardzo, bardzo przeżyli. No tutaj chyba pan ma rację, że chyba oboje, no nie wiem, kłóciłbym się kto bardziej. Niesamowite zdolności masz. Tak, no takie proste rzeczy, nie? Zrobić. Majsterkować. Lubię majsterkować. Nie mam cierpliwości, ale lubię. Co powinno się robić w taką pogodę? Odpoczywać na plaży. No ja myślałem, że powiesz, że trenować. Zaraz chyba doniosę do trenera tę informację, że nie chcesz trenować. Ja i tak jestem wypożyczony do Różyc, także jesteś inkognito. Dokładnie. Noga? Raz, dobrze. Mati, która noga teraz zaczynała? Która zaczynała noga? Lewa zaczyna teraz, tak, lewa. Lewa góra, tak. Czasta, ty masz jakiś plaster? Masz, w torbie jest, weź sobie. Co ci się stało? Piętę obtarłem. A będziesz grał? Normalnie możesz chodzić? Nie, no nie, amputacja jest potrzebna. To wtedy nie będziesz mógł już w ogóle biegać. Piotrek. No to wtedy to już jest koniec, to dla mnie to już wiesz. Wózeczek i wtedy... No i że w spokoju potrenować, a nie łazisz. Piotrek, ale kibiców to interesuje, chcą zobaczyć, co robisz, jak się przygotowujesz. Tak? No, pytali nas. Pytali. Jak ten Piotrek się przygotowuje, że tak źle potem wygląda na meczu? Co nie? No. To co on robi w ogóle? Chyba się w ogóle nie przebiera nawet na to granie. Bo ja mam swój święty rytuał, który powoduje, że później dajesz się ogrywać, podajesz za krótko, tego typu rzeczy. Przypatrujcie się uważnie, to jest właśnie ten rytuał. To specjalnie robisz, to dla szczęścia, to ci przynosi szczęście, tak? Szczęście, tak to nazywamy. Słyszałeś, oni cię obrażali tam z tyłu. A żadna nowość. 7 lat to samo. Nie macie zbyt dużego team spiritu z kolegami, bo tak atmosfera słaba. Nigdy nie była dobra. No. Za dużo bramkarzy, wiesz? Zdecydowanie. Ja myślę, że trzeba kogoś wyrzucić po prostu. Ten i a ten też. No. Wszystkich wyrzucić, tak? Tylko ty zostajesz. Nie, no jednego zostawmy. Jakby mi się nie chciało, ktoś musi.
kasę tylko chcą zarabiać, głupie. Autami się wożą. Maseratym jeździsz, Audi jeździsz, Mustangiem jeździsz. Co tam jeszcze mamy? Prawda futbolu właśnie. Na kredyt, ale będzie się futbolu. Dla wezmę was. Jeśli mamy cokolwiek rolować. Dobrze, kurwa, ratownicy. Krzysiu, co byś doradził Messiemu, jak już się mu urodzi dziecko? Żeby kochał jak swoje, bo ojciec zawsze jest domniemany. Że się wyspał, póki może. Słusznie. Dobra, dobra rada, no. Dobra rada. Naprawdę, potem nie będzie czasu na sen. I odkładaj pieniądze, bo później ich nie będziesz miał. Zrezygnuj z futbolu, poświęć się rodzinie. Niech na 2 miesiące wyjedzie z domu. Dobre! Super, chodźmy, chodźmy! Dawaj, dawaj pomarańczowi, dawaj! Dawaj Kamil, dawaj! A, bo na drugie. Tak. Kamil jest. Kamil jest, Kamil jest. Dwa. Dobrze, Kamil. Tak, tak, za piłką. Kamil, chodź, Kamil, chodź. Ułożenie nogi do tej takiej twardej piłki. Technika strzału, to Kamil? Zobacz, on bije. Proszę. A podobno coś z zębami się zmieniło, to prawda? Tak, mam wstawione nowe ząbki. A co się stało? Wiesz co, zagłębka, kiedyś wybiłem zęby i mi się niedawno zniszczył mostek, który miałem dotychczas i musiałem doinwestować w nowe. No i teraz mam takie piękne białe ząbki. Ach, to można pokazywać na każdym zdjęciu. Za tyle pieniędzy to można pokazywać. Ty uważaj na zęby, nie otwieraj tak. No, trzą nowymi. Trzą nowe swoje. Ty się zapominasz trochę. Mm. Kto boga temu zabroni. Może nas było niedużo dzisiaj, ale super kawał pracy wykonaliście. Fajnie popracowaliście w jeden na jeden. Nie bójcie się tego, bo potraficie i bronić jeden na jeden, i atakować na jeden na jeden. Zapamiętaliście coś z tych zajęć dzisiaj? Tak. Co takiego? Strzelba. Strzelba, no. To na początku, do ćwiczenia. No, takie techniczno-motoryczne, no. Z drabinką. Rzuty karne. Rzuty karne, okej. Okay. Jasiu? A mecz? Jeden na jeden z Jasiem? No, a. Mecz. I dwa na dwa? Strzelba. Karne. To skończył trening? Kulotwornik! Tak jest, to mi się podoba. I kończymy.